Także że już nic deszczem pada, proszę państwa. Wszystko. 6 minut po 12 słuchają państwo Polskiego Radia 24. Dziś niedziela, 19 dzień listopada. Jakub Kukla, witam, zapraszam jeszcze do godziny 15. Czyli że Drohobyc, proszę państwa, i Brunon Schulz. Proszę z nami. Brunon Schulz. Ludzi ponad wyznaniami, ponad narodowościami. To w kontekście tego, czego świadkami jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, jest szalenie istotne. W tym miejscu mordu, który został dokonany na Brunonie Schulzu, modlili się Żydzi, modlili się Ukraińcy wyznania grecko-katolickiego, modlili się Polacy, rzymskokatolicy, modlili się również prawosławni. To była rzeczywiście piękna, wspaniała chwila, w której odczuwaliśmy taką jedność. Jedność, która spadła na nas w pewien sposób za sprawą Brunona Schulza. Natomiast w tej chwili ja wyszedłem z gmachu, dawnego gmachu starców, domu starców żydowskich. Tam odbywała się prezentacja tomu Akta Schulziana. To jest zapis zeszłorocznej, drugiej jesieni. Między innymi w tym tomie pomieszczone są szalenie interesujące materiały dotyczące percepcji Schulza w Rosji, obecności Schulza w Lwowie. To ciekawe, ponieważ życie Schulza związane było przede wszystkim z Drohobyczem, ale jednak bywał również niedaleko na Lwowie. Jest bardzo interesujący materiał poświęcony miejscom Schulzowskim, samym Drohobyczu. Jest nawet taka mapa, którą mogą oglądać w przyszłości turyści, którzy zawitają do tego miasta, by ruszyć szlakiem Brunona Schulza w Drohobyczu. No a przed nami jeszcze kilka innych imprez, bo dodam w tym miejscu, że druga jesień zakończy się dopiero jutro wieczorem. Na początek modlitwy ekumeniczne, a jeszcze dziś także między innymi spotkania poświęcone sytuacji Drohobyczan w latach 42-44, a także wykład poświęcony twórczości plastycznej, tym razem nieliterackiej Brunona Schulza i koncert muzyki sakralnej. Będzie także wystawa od soboru do kanonizacji poświęcona Janowi Pawłowi II, a zatem nie tylko Brunon Schulz. Nie tylko Brunon Schulz, i to jest właśnie ten element, o którym wspomniałem na początku naszej rozmowy, mianowicie element pokazujący, że proszę państwa, nie tylko Brunon Schulz, ale święta mamy. Święta. I Drohobycz, Drohobycz i święta, proszę państwa. Brunon Schulz i święta. Tak. O, jeszcze na dodatek radio trzeszczy. Obrotowe radio. Kącik. Obrotowe radio Kącika i święto Brunon Schulz. Że dom Schulza spłonął, podobnie Rysia też na Mińskiej. Mieszkanie spaliła, straciła wszystko z dymem, dawno już opuściła na Mińskiej. Radio Kącika. Pisarza Drohobycza, zamordowanego 19 listopada 1945.
zmieniamy, zmieniamy temat. Porozmawiamy teraz o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, konkretnie w Huddersfield, w północnej Anglii, gdzie odbywa się jeden z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej. Dużo w tym roku wątków polskich, a my już teraz z Adamem Dąbrowskim, korespondentem Polskiego Radia, będziemy rozmawiać o cięciu powietrza i cięciu zimnego powietrza. Dzień dobry. Dzień dobry, ale dzisiaj skaczemy po świecie. To prawda, teraz Wielka Brytania, cięcie powietrza, czyli wątki japońskie w wykonaniu polskich artystów, bo dziś w Huddersfield wystąpi chór Polskiego Radia. Tak jest, to prawda. Dzień dobry z Huddersfield na północy Anglii, nieopodal Manchesteru. To jest takie twarde, robotnicze, betonowo-kamienne miasto. Miasto, które raz do roku zmienia się w miasto pełne dźwięków. Skaczemy po świecie. Dzisiaj 19 listopada 2017 roku. Tak jak powiedziałeś, sporo brzmień polskich, ale również konkretniej, po prostu brzmień polsko-radiowych. Chór Polskiego Radia ma już za sobą ostatnią próbę, za jakieś 4 godziny powinien wyjść na scenę. Już dawno chcieliśmy, żeby ten chór tutaj przyjechał, mówił mi wczoraj Graham McKenzie, szef festiwalu, no ale sama chęć się nie wystarczyła, bo trzeba było jeszcze wymyśleć, co ten chór mógłby zaśpiewać, tak żeby z jednej strony czuł się w tym projekcie swobodnie, a z drugiej strony, żeby to pasowało do profilu. Ale wymyślić, to są takie kruczki, typowo polskie, że Polak powinien znać, bo jak ktoś, kto żebrze, to może mu wystarczy coś tam ble, 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 terelemele, kukuryku, lewarte, żeby dali na tacę, żeby dali na rękę, żeby dali do kubeczka, a z człowieka gruba beczka. Napisałem znowu. Zapytałem, czy byłby zainteresowany napisaniem kontynuacji. Odpisał, że tak. Spotkaliśmy się na lunchu 2 dni później. Wtedy spytałem, czy może ją napisać dla Chóru Polskiego Radia. I met him for lunch about 2 days later and said, would you write it for the Polish Radio Choir? No i my teraz już wiemy oczywiście, że na to drugie pytanie mój rozmówca również usłyszał od japońskiego kompozytora. Jest, dziś usłyszymy efekty. Zawa, tak się nazywa ten utwór. To jest dźwięk, który w języku japońskim oznacza szum wydawany przez tłum. Chór Polskiego Radia tak właśnie zaszumi już w pierwszych sekundach, bo od tej onomatopei wszystko się zacznie. Tak jak już zdążyłeś zasugerować, onomatopeje będą słowem kluczem podczas dzisiejszego występu. Nie zabraknie. Ich piski, skrzyty wyskakują w tym utworze z pięciolinii co chwilkę. Japońska onomatopeja jest unikalna lingwistycznie, mamy ich mnóstwo. Są nawet poważne haiku pisane tylko przy ich pomocy. Kiedy Japończyk idzie do doktora, używa często onomatopei, a lekarz łapie w lot, co pacjentowi dolega. Dlatego statystyki pokazują, że wizyty u japońskiego lekarza pierwszego kontaktu trwają krócej niż gdziekolwiek indziej w rozwiniętym świecie. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby połączyć ze sobą onomatopeję japońską i angielski tekst. And the English text. Tak mówił mi kompozytor. Cóż, brzmi jak wyzwanie, no i rzeczywiście wygląda na to, że takim jest. Jest wiele, wiele dźwiękonaśladowczych brzmień, które obrazują paradoksalnie bardzo podobne do siebie zjawiska jak przecinanie powietrza. To mamy siu, ale przecinanie już bardzo zimnego powietrza to w języku japońskim jest tsu. I staramy się to rzeczywiście z chórem wszystkie te fascynujące zbitki i onomatopeje oddać wiarygodnie. Tak mówi mi dyrygentka Maria Piotrowska-Bogalecka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego chór wykona jeszcze utwory Agaty Zubel i Wojciecha Blecharza. Młodzi, chociaż już uznani artyści. Zresztą ich muzyka tu w Huddersfield gościła już w przeszłości. Gości niemal co roku w jakiejś formie. Graham McKenzie, szef festiwalu, ma wyraźną słabość do brzmienia z Narwisły. No ale jak mówi mi Ewa Bogusz-Mur z Instytutu Adama Mickiewicza, no, w tym roku okazja jest szczególna. I są powody dla dumy dla każdego, dla kogo ważna jest tradycja Polskiego Radia. Obecność nasza jest bardzo mocno związana z Polskim Radiem. W szczególności mamy tu 60. rocznicę studio eksperymentalne Polskiego Radia. Mamy i wystawę, ale mamy również artystów takich jak Jacek Sienkiewicz chociażby, który prace są inspirowane radiem. Jacek Sienkiewicz wystąpił wczoraj. W programie jest opisany jako
DJ, a nawet czasami jako artysta techno. To, co zaprezentował, było dalekie od tego, co możemy sobie wyobrażać, słysząc, że mamy do czynienia z artystą muzyki elektronicznej. Nie było jednostajnego bitu, wręcz przeciwnie. Usłyszeliśmy fascynujący półgodzinny kolaż złożony z takich drobinek nagrań właśnie studia eksperymentalnego Polskiego Radia w bardzo interesującej takiej poindustrialnej przestrzeni. Podobnych przestrzeni oczywiście na robotniczej północy Anglii nie brakuje. No a wśród innych artystów oraz laptopa będzie Bohdan Mazurek w reinterpretacji Valerio Tricoliego. Bohdan Mazurek, jeden z gigantów naszego studia eksperymentalnego. Będzie nowy utwór Nicolette Burzyńskiej, wykonany przez uznane Riot Ensemble. Tak więc dźwięków polskich i dziś, i w przyszłym tygodniu nie zabraknie. Będą rozbrzmiewać aż do 26 listopada. Dziś występ chóru Polskiego Radia, a jednym z głównych tematów, głównych wątków tegorocznego festiwalu w Huddersfield jest dorobek studia eksperymentalnego Polskiego Radia. To właściwie już legenda, to historia. Przy okazji niestety również. Adamie, bardzo dziękuję. Na zakończenie jeszcze szybka powtórka z japońskiego. Jak nazywa się, jakim dźwiękiem określamy cięcie bardzo zimnego powietrza po japońsku? A ten dźwięk, który wydaje tłum? Zała, zała. Z Huddersfield na północy Anglii, Adam Dąbrowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wracamy do Polski, konkretnie do Warszawy, i zmieniamy temat. Według zarządzania wojewody mazowieckiego nazwy 47 ulic w Warszawie mają zostać zmienione. W ramach dekomunizacji ulice te mają już nie być kojarzone z działaczami komunistycznymi, będą zmienione nazwy ulic i osobami zasłużonymi Polsce. W warszawskiej dzielnicy Śródmieście ulica Leona Kruczkowskiego zmieni nazwę na Zbigniewa Herberta. Leon Kruczkowski był chemikiem, pisarzem i publicystą, powojennym działaczem komunistycznym, członkiem centralnych organów PZPR, Rady Państwa PRL i Prezydium Komunistycznego Frontu Jedności Narodowej. Z kolei Zbigniew Herbert, który ma zostać nowym patronem ulicy, poetą i eseistą o wielkim dorobku i autorytecie moralnym. Nazywany był kronikarzem XX wieku. Jako świadek utraty rodzinnego Lwowa i niepodległości Polski, nieszczęść okupacji niemieckiej i sowieckiej, przelanej w konspiracji krwi i powstania warszawskiego. Mówił o sobie, że był wplątany w historię, którą w wymiarze krajowym bardzo przeżywał. Sylwetka Zbigniewa Herberta naszkicowała Ewa Tylus. Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie 29 października 1924 roku. Był poetą i eseistą, autorem dramatów i słuchowisk, pisarzem o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym. Wychował się w patriotycznej rodzinie. W czasie wojny był żołnierzem AK. Jego ojciec Bolesław, obrońca Lwowa, w czasie okupacji niemieckiej odmówił podpisania Volkslisty. Zbigniew Herbert pisał wiersze, które oddają dramaty Polski XX wieku. Wśród jego utworów są 17 września o sowieckiej napaści na Polskę, Wilki o żołnierzach wyklętych czy Guziki o Lesie Katyńskim. Czyli radio obrotowe, widzą państwo, jak to wszystko się zmienia. Pisanie wymagało twórcy zaangażowania bez reszty. Trzeba pisać tak, jakby to, co w tej chwili piszemy, było ostatnim naszym słowem. To znaczy z maksymalną precyzją, wiedzą, umiejętnością, tak żeby już nic nie zostało na potem. Herbertowski cykl poetycki Pan Cogito ma uniwersalne i ponadczasowe przesłanie. Napisany jest z wielką mocą i przekonaniem poety, który nade wszystko cenił odwagę. Pisał: bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. W wierszach Herberta występuje postać Pana Cogito, który uosabia człowieka współczesnego, poszukującego własnej tożsamości i drogi życiowej. Posłuchajmy fragmentu utworu Przesłanie Pana Cogito w interpretacji autora. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku, a nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Był świadkiem utraty rodzinnego Lwowa i niepodległości Polski, nieszczęść okupacji niemieckiej i sowieckiej, przelanej w konspiracji krwi i powstania warszawskiego. W swoich utworach ujmował biedę i zniewolenie komunistyczne. Mówił o sobie, że był wplątany w historię, którą zniewolenie komunistyczne to tematyka utworu Herberta. Bardzo przeżywał wprowadzenie stanu wojennego.
twierdził, że Polacy Polakom zgotowali ten los i nie wyobraża sobie, że Polak zaprzedany Rosji może niszczyć Polaka. Później zaangażował się w sprawę w celu uwolnienia pułkownika Kuklińskiego, pisząc do Wałęsy. W czasach PRL-u Zbigniew Herbert wspierał działalność opozycyjną, publikował w prasie drugiego obiegu, także w tygodniku Solidarność. Sejm ustanowił rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta. W uchwale Sejmu przypomniano, że Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad. W sztuce kanonu piękna, hierarchii rzemiosła, a w życiu kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Słowa poety przypominają, że naród, który traci pamięć, traci sumienie. Zbigniew Herbert uważał, że każdy rodzaj twórczości dopiero wtedy jest cenny i wartościowy, gdy daje odbiorcy pole do wyobraźni. Wydaje mi się, że sztuka musi pozostawiać jakiś margines wolności odbiorcy. To znaczy, żeby on mógł szept przetłumaczyć na krzyk, bo krzyku już na większy krzyk nie można przetłumaczyć. I to jest to wielkie zaufanie do człowieka, to jest bardzo ważne, do odbiorcy naszego, żeby nie zakrzyczyć go i dać mu jakąś możliwość kontemplacji swego wkładu. Warto zaznaczyć, że utwory Herberta zostały przetłumaczone na 35 języków. Był on laureatem wielu nagród literackich. Poeta zmarł 28 lipca 1998 roku w Warszawie. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Ewa Tylus, Polskie Radio 24. Przypomnijmy, w warszawskiej dzielnicy Śródmieście ulica Leona Kruczkowskiego zmieni nazwę na ulica Zbigniewa Herberta. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 24 minuty po godzinie 12. Zmieniamy temat. Klimat, jaki jest, Państwo doskonale wiedzą. W związku z tym polskie linie kolejowe ogłosiły gotowość do zimy. Zarządca sieci zapewnia, że sprzęt do odśnieżania, rozmrażania zwrotnic i naprawy sieci trakcyjnej znajduje się w pełnej gotowości. O tym, jakie są największe zagrożenia ze strony Aury i jak sobie z nimi poradzić, Aleksander Przoniak rozmawiał z rzecznikiem PLK Mirosławem Siemieńcem. Nie możemy wykluczyć, że nadchodząca zima będzie śnieżna, tak zresztą wynika z niektórych prognoz długoterminowych. W jaki sposób zapewni przejezdność szlaków? Właśnie. W pierwszym pociągu będą na trasy wyjeżdżały lokomotywy patrolowe. Pasażera to jest działanie związane z odśnieżaniem układów peronów, a jest to obszar bardzo duży porównywalny. Właśnie, jaka będzie zima, nie wiem. Ten obszar będziemy musieli tak przygotować, żeby pasażer bezpiecznie mógł wsiąść i wysiąść z pociągu. Dodatkowo wsparcie pasażerskie to działające całodobowo centrum klienta, które jest w stanie dostarczać zarówno dodatkowe posiłki czy napoje do pociągów, które zostaną zatrzymane, lub koordynować podróże pasażerskie w taki sposób, żeby pasażer, gdzie pociąg zatrzymany, mógł znaleźć dobre, optymalne podróże. Dodatkowi informatorzy, którzy będą uruchamiali i wsparcie dla pasażerów. Będzie do dyspozycji. Co jest największym zagrożeniem, jeśli chodzi oczywiście o warunki atmosferyczne dla sieci kolejowej? No bo w zimie mamy do czynienia z różnymi zjawiskami. Ale to, co dla infrastruktury kolejowej, tramwajowej czy szynowej jest największym wyzwaniem, jest to pogoda, o której się mówi, tak zwane przechodzenie temperatury przez zero, czyli dzień temperatura jest dodatnia, zimą temperatura spada poniżej zera. Wówczas mogą powstawać te negatywne zjawiska, jak oszwenianie, olodzenie sieci trakcyjnej. Dlatego już zespoły PKP Energetyka są wyposażone w specjalne urządzenia do odladzania sieci kolejowej. Odbywa się to szybciej w sposób mechaniczny niż ręcznie. Natomiast żeby na tych szczególnie istotnych trasach kolejowych uniknąć tego zjawiska, linie kolejowe są specjalnie zabezpieczane smarem, co ogranicza możliwość osadzania się szadzi na sieci kolejowej. Czasem niestety może dojść do tego, że pociąg utknie gdzieś między stacjami. Co wtedy? Wtedy do dyspozycji mamy lokomotywy dodatkowe. Są to lokomotywy spalinowe, które natychmiast są kierowane na trasy, żeby ten pociąg ściągnąć do najbliższej stacji. Dodatkowo zarządca infrastruktury i przewoźnicy dbają o to, żeby te składy, które nawet jeżeli zostaną zatrzymane, miały zapewnione ogrzewanie i jak najszybsze zapewnienie komunikacji zastępczej. Tutaj decyzje podejmowane są operatywnie w zależności też od przejezdności dróg. Czasem były sytuacje, gdzie tor kolejowy był najkrótszą trasą do
podróży dla pasażerów, dlatego że drogi były zawalone drzewami, natomiast tutaj szukamy takiej możliwości jak transport kolejowy, dojazd do najbliższej stacji łączony z transportem zastępczym autobusowym. I do tego, do koordynacji tych działań służą specjalne zespoły, które są powoływane przy trudnych warunkach atmosferycznych. Są to zespoły, które składają się z zarządcy infrastruktury i przewoźników, które są decyzyjni i szybko podejmują decyzje. Reklama. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Minęła 12:30, czas na informacje dnia. Dorota Wojtalczyk. Związek Polaków w Niemczech apeluje do rządu federalnego o ponowne przyznanie Polakom statusu mniejszości narodowej. Apel poparli polscy politycy i dyplomaci, którzy wzięli udział w Berlinie w obchodach 95. rocznicy powstania Związku. Ambasador Andrzej Przyłębski przypomniał, że przed II wojną światową Polacy mieli w Niemczech status mniejszości narodowej, który został im bezprawnie odebrany w 1940 roku przez władze hitlerowskie. W rozmowie z Polskim Radiem wiceprzewodnicząca Związku Polaków w Niemczech Anna Wawrzyszko ocenia, że rząd w Berlinie nie wypełnia należycie zapisów traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 roku. Zgodnie z nim, jak przypomniała, Polacy w Niemczech powinni mieć takie same prawa jak mniejszość niemiecka w naszym kraju. Chcemy symetrii w traktowaniu, podkreśla Wawrzyszko. Z prawnej ekspertyzy wykonanej na wniosek polskiego MSZ-u wynika, że warunki do uznania za mniejszość narodową spełnia 100 tysięcy osób, których rodziny jeszcze przed wojną przebyły m.in. do Zagłębia Rury, Berlina czy Hamburga. Kościół katolicki obchodzi po raz pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek odprawił mszę świętą w Bazylice Watykańskiej. Wzięło w niej udział kilka tysięcy potrzebujących i biednych z wielu krajów. Papież mówił w homilii, że biednym należy pomagać konkretnymi czynami, a nie słowami. Podkreślał też, że w stosunku do ubogich największym grzechem jest obojętność. W homilii wygłoszonej w poznańskiej katedrze biskup Grzegorz Balcerek mówił, że dzisiejsze święto ma być miejscem spotkania człowieka z człowiekiem. Biskup podkreślił, że ten czas ma uwrażliwić ludzi na problemy najuboższych. Największą biedą człowieka jest jego samotność, poczucie niezrozumienia, osamotnienia. Dlatego tak ważny jest wymiar przyjacielskiego spotkania. Chrześcijańska twarz ubogiego to jest twarz Chrystusa. Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich w liście apostolskim opublikowanym rok temu na zakończenie jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Warsztaty o roli jednostki w dziejach i konferencja o dziedzictwie emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego Jana Karskiego. Te wydarzenia na zachodniej Ukrainie organizuje dzisiaj i jutro Fundacja Jego Imienia. Warsztaty zaplanowano w Iwano-Frankowsku, a konferencje na Uniwersytecie Lwowskim. Dzisiejsze warsztaty odbywają się pod hasłem Jan Karski – Misja – Zbliżenie. Chodzi o znaczenie pamięci zbiorowej w tworzeniu wspólnoty oraz wspólnej historii Polski i Ukrainy, wyjaśnia prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego Ewa Jończyk-Ziomecka. Warsztaty dla Polaków mieszkających na Ukrainie i dla Ukraińców interesujących się sprawami polskimi. I znów Karski tutaj jest tą postacią integrującą, bo te warsztaty dotyczą różnych rzeczy, a Karski jest tylko i wyłącznie tym szyldem, pod którym one się odbywają, ponieważ warsztaty będą dotyczyć tego, czego symbolem Karski dzisiaj jest, tych takich wartości uniwersalnych po obu stronach granicy. Jutrzejsza konferencja naukowa ma być poświęcona dziedzictwu Jana Karskiego, który był absolwentem lwowskiej uczelni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 12:34. Przypomnijmy, dziś obchodzony jest pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Monika Madalińska, Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, wolontariuszka przychodni dla bezdomnych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że ktoś nas słucha. Myślę, że tak. I myślę, że zostaną powiedziane za chwilę ważne rzeczy i z tym większym zainteresowaniem słuchacze włączą się do tej rozmowy, do słuchania tej rozmowy. Przypomnijmy, dziś pierwszy Światowy Dzień Ubogich.
Polskich został ustanowiony przez papieża Franciszka na zakończenie jubileuszowego roku miłosierdzia po to, jak argumentował papież, żebyśmy zauważyli obok siebie osoby potrzebujące, głodne, starsze, chore i bezdomne. Łączyliśmy się dziś z korespondentem Polskiego Radia w Rzymie, który mówił, że papież Franciszek w czasie homilii użył takiej przenośni, takiego obrazu, że Bóg nie jest kontrolerem biletów. Nie wystarczy wsiąść do pociągu czy do autobusu, skasować bilet i wygodnie jechać, nie patrząc, co się dzieje obok nas. Pani reprezentuje stowarzyszenie, które od wielu, wielu lat już udowadnia, że rozgląda się bardzo uważnie na to, co dzieje się wokół i próbuje pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, a bardzo często uzyskać jej nie mogą. Czy taki dzień, Światowy Dzień Ubogich, jest potrzebny? Trzeba o tym przypominać cały czas? Jestem za. Absolutnie tak, dlatego że mimo wszystko, że widzimy wokół nas, w autobusach, w tramwajach i w różnych miejscach różnych dziwnych ludzi, prawda, nieubranych, brudnych, często ze swoim całym bagażem swojego życia, ale są to bardzo często ludzie chorzy. I nasza przychodnia Lekarzy Nadziei, prowadzona w bardzo skromnych warunkach lokalowych na ulicy Wolskiej 172, co zawsze podkreślam głośno, to jest koło cmentarza Powstańców Warszawy, więc jest to miejsce, które zna bardzo wielu bezdomnych, ponieważ tam, no nie przez 24 godziny, ale przez dzień cały, jak gdyby dzień pracy, może chory, każdy może uzyskać pomoc. I jesteśmy z tego dumni, że ponad 20 lekarzy pracuje tam, 23-4, bo przybywają też nowi, którzy chcą z nami pracować, i reprezentujemy wszystkie specjalności. I nie to, że pacjent przychodzi, jest zbadany, zaopiekowany, często zaopatrzony w leki, bo w jakiś sposób to organizujemy, to może potem powiem, jak również często w skarpetki, w jakieś klapki, bo przychodzą na przykład w rannych kapciach, taką jak teraz. W związku z tym to niewielkie pomieszczenie w takim dawnym baraczku zapewnia pomoc w postaci wizyt lekarskich, w postaci opatrunków 8,5 tysiącom ludzi w ciągu roku. To mówimy, brzmi niewiarygodnie, ale pani redaktorze, ale to jest święta prawda. Także dlatego my apelujemy i uważam, że po prostu społeczeństwo nasze, nie tylko nasze, prawda, powinno o tym wiedzieć, że są ludzie, którzy potrzebują pomocy, którzy przychodzą często gdzieś koło południa, wczesnym popołudniem, bo my zwykle do 16 pracujemy tak otwarcie, ale jeżeli ktoś przychodzi, to też go oczywiście przyjmujemy i zaopatrujemy go w to, co możemy i w to, co potrzebuje. Bo trzeba powiedzieć, że nasi pacjenci w większości są nieubezpieczeni. I na pomoc w związku z tym oni nie mają pieniędzy na to, żeby, jeżeli ten lek zostanie im przepisany, żeby go wykupić. Ja, będąc już długoletnim bardzo lekarzem, ale też mam taką umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, że jeśli pacjent jest ubezpieczony spośród tych, którzy do nas przychodzą, to ja mu mam prawo wypisać leki, odpowiednie odpłatności i tak dalej. Robię to rzadko. Za chwilę porozmawiamy o działalności stowarzyszenia, o działalności Lekarzy Nadziei. Na krótko chciałbym jeszcze nawiązać do słów Franciszka, papieża Franciszka, który mówił, że najgorszym, co można zrobić, to okazać ludziom potrzebującym, ludziom chorym, ludziom ubogim obojętność. Pani by się podpisała pod takim stwierdzeniem? Absolutnie. Podpisałabym się pod tym obydwoma rękami, dlatego że ja już jestem bardzo doświadczonym lekarzem, od wielu lat spotykam na ulicach, w różnych miejscach ludzi, którzy potrzebują czasami niewielkiej pomocy, ale skierowanie ich na jakąś drogę, skierowanie ich do nawet powiadomienia jakichś służb pomocniczych, typu nawet Straż Miejska i tak dalej, zainteresowanie z tym człowiekiem. A tyle lat pracując, ja wiem,
że z tymi ludźmi też trzeba rozmawiać. Oni, historie ich życia są czasami fascynujące, można powiedzieć. Fascynujące. Nie zawsze są łagodne, pogodne. Nie. Co to, to nie. Ale taką jedną charakterystyczną rzecz powiem. Otóż to są ludzie no, w sile wieku często, prawda? Bardzo starych to praktycznie nie ma, bo oni nie dożywają w tych warunkach, w których egzystują. Ale opowiadając historię swojego życia, mówią o tym, że rodzinne sprawy i to, i używają często takiego zwrotu. Jak żyła moja mamusia, albo mój tatuś, niezwykle rzadko mówią ojciec, matka, brzyd tak surowo, jak takie wspomnienie kogoś, kto kiedyś im pomagał. No niestety tego nie zapewnimy tym ludziom, których spotykamy na ulicach, czy którzy przychodzą do mnie do gabinetu, prawda? Ale to jest ważne, trzeba rozmawiać. To nie jest to, że on ma numerek. Nie. Czasami wystarczy odrobina uwagi po prostu i kontakt i chwila poświęcona takiej czy innej osobie i jej historii. My spotykamy się dziś w Warszawie, w mieście tłumnym, głośnym, rozpędzonym, a mówimy o takim drobiazgu, wydawało mi się, o chwili uwagi, którego brakuje bardzo często na co dzień. Z czego to wynika w Pani odczuciu? Brakuje nam czasu, brakuje nam odwagi, żeby się na chwilę zatrzymać, żeby dostrzec innych? Ja myślę, że też brakuje nam odwagi wielu osobom. Może, żeby pochylić się nad tym inaczej wyglądającym człowiekiem, choć niejednokrotnie trzeba mieć no też trzeba mieć właśnie odwagę, żeby do niego podejść, żeby z nim chwilkę porozmawiać. Wielokrotnie, jak widzę, no ja sama już przez swoje zawodowe życie i moje nawyki, jeżeli kogoś widzę, kto siedzi, kto leży, tym bardziej do niego podchodzę i pytam, czym mogę pomóc. To nie jest oczywista reakcja, prawda? Myślę, że to jest, nie jest to oczywista reakcja, niestety, bo wiemy to z wiadomości, wiemy to znaczy wiadomości radiowych, telewizyjnych, teraz internetowych, także to jest zobaczyć drugiego człowieka. I to jest bardzo, bardzo potrzebne. Zbliża się zima. Czy dobrze zgaduję, że dla lekarzy nadziei to jest szczególnie trudny moment? Tak, panie redaktorze. Tak, proszę państwa, to jest trudny moment, bo przychodzi, to jest taki moment dla mnie jako już doświadczonego lekarza problem. Przychodzi ten chory, jest na pewno człowiekiem chorym. Ja go badam, prawda, stwierdzam, jeżeli się to udaje od razu, jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, co muszę też podkreślić, my kierujemy chorych na prześwietlenia, na rentgen, ponieważ oni są nieubezpieczeni i nie mogliby za 60 czy 80 zł na pewno nie wyasygnują. Wobec tego nasza przychodnia już od kilku lat, takie hasło ma, za sponsory chodzi jedno badanie rentgenowskie. To wśród swoich przyjaciół to już będzie niedługo, 8 lat kiedy to. W związku z tym potem różne akcje robiliśmy całe życie i to się nam udaje. Chory, nie zawsze on tam dociera, prawda? Ale jeśli dociera, to tak. I, no więc staram się napisać, wypisać dużymi literami, co on ma brać, gdzie ma pójść i tak dalej. Ale moje następne pytanie, dokąd pan pójdzie? Dokąd pani pójdzie? I jaka jest odpowiedź? Och, jak jest teraz taka pogoda, to mówi, a niech się pani doktor nie martwi. Jest jeszcze park, miejsce, kiedy ja mogę to. Mogę to. Oczywiście są noclegownie, są miejsca, do których oni mogą dotrzeć. Są też pewne warunki, dla których, w których oni są przyjęci, między innymi do pewnego rodzaju krótkotrwała abstynencja, ale jeżeli są jakieś niewielkie tylko problemy, to też oni są tam przyjmowani. A następne pytanie, ale czy pan może tak wyjść na ulicę, bo jak on do nas przyszedł, to do nas dotarł, prawda, autobusem, tramwajem, bo nie ma butów. I ja wiem, że teraz nie tylko my, prawda, ale jeszcze taka wspólnota świętego chyba Idziego też, oni też apelują o buty. Różne
prawdopodobnie w zasobach domów męskich, bo tu bywa też czasami. Więc to tak, z jakichś darów mamy na przykład takie letnie klapki, nazywają się chyba klarki czy coś takiego, skarpetki, jakieś podkoszulki. I staramy się tego człowieka na razie wyposażyć. I on wie, że ewentualnie może trafić na Skaryszewską, czy do Monaru, czy gdzieś na Polską ulicę, albo do sióstr na Pobożeńską, na Brudnie, gdzie one też tam przyjmują. Z tego, co pani mówi, wynika, że pomoc medyczna w tym wypadku to jest, nie chcę powiedzieć pretekst, ale właściwie jeden z wielu elementów pomocy, jakiej państwo jako lekarze udzielają. Tak, mamy też pomoc, staramy się też zapewnić im pewną pomoc psychologiczną. Mamy, współpracują z nami też panie psycholog, pani zajmuje się taką częścią socjalną, bo tak, jeszcze problem taki życiowy dla tych ludzi jest taki, że im często giną dokumenty. No, oni poruszając się po mieście, po Warszawie i po całej Polsce, bo przyjeżdżają do Warszawy w poszukiwaniu pracy w różnych miejscach, jest takie dopływanie. Dzisiaj święto biednych i ubogich. Nie mają dokumentów, żeby móc się starać o jakieś zasiłki, ewentualnie o próby ubezpieczenia i tak dalej. To trzeba mieć dokument. No i żeby mieć dokument, to tak, trzeba mieć zdjęcie do tego dowodu i tak dalej. Jest, z nami pracuje pani Iwonka, nasza taka też współpracowniczka bardzo cenna w naszej pracy, ma do nich cierpliwość, wypisuje im to i gdzieś tam oni mają się zgłosić i ponieważ my mieszkamy, to znaczy nasza przychodnia mieści się w granicach Woli, która z nami bardzo serdecznie współpracuje, tak mogła i serdecznie i pomagają nam i tym ludziom, którzy tam się także zaopatrzymy ich w klapki, zobaczymy ich w skarpetki, często pod koszulki, jakieś swetry. Czego lekarzom nadziei w tym momencie najbardziej potrzeba? To są pieniądze, czy może jednak dary, buty, nie wiem, koce, ciepłe ubrania? Nam są, ja myślę, że nam mimo wszystko są potrzebne pieniądze, ponieważ część leków dostajemy też w formie darów, jakichś tam darowizn i tak dalej, ale my musimy kupić leki. Musimy kupić leki, które są niereceptorowe. Tych leków jest coraz więcej. To są takie, które są w wolnej sprzedaży. To są już leki, prawda, OTC i tak dalej. Ale musimy kupować również leki o działaniu już prawdziwym, takim sensu stricto, typu antybiotyki, leki nasercowe. No, na pewno leki, które stosujemy własnie, to jest moja specjalność, więc walczę o to, żeby oni mieli, żeby mógł dostrzec, żeby mógł wyjść, będzie miał inhalator w ręce i wiem, że jak on dojdzie gdzieś, czy zasiedzi się gdzieś, użyje inhalatora i odetchnie, bo to jest taka moja specjalność. Także to jest, bardzo nam są na to potrzebne pieniążki, ale jeszcze jedna rzecz, o której jak gdyby trudniej to może widać, to jest materiały opatrunkowe. Proszę Państwa, to są kilogramy, nie przesadzam, gazików, opatrunków mniejszych lub większych i bandaży, bo ci pacjenci, którzy do nas przychodzą z zaniedbanymi, przenajrozmaitszymi ranami w różnych miejscach ciała. Mamy zresztą chirurgów też z nami pracujących, wolontariuszy, którzy sobie dziennie z tym radzą, ale zaopatrzyć chorego po opatrunku, po opatrzeniu należy zaopatrzyć go w czyste gaziki, w bandaż, często w jakieś skarpetki i tak dalej. Także na to są nam bardzo potrzebne pieniądze. Pomoc się nie chodzi. Bardzo. Praca lekarza jest pracą trudną, jest pracą bardzo odpowiedzialną. Domyślam się, że praca lekarza nadziei jest w jakimś sensie jeszcze trudniejsza. Takie wasze wrażenie. Co panią, pani koleżanką, pani skłoniło do podjęcia się pracy, czy właściwie do współpracy ze stowarzyszeniem?
bardzo moją motywacją było, że przeszłam na emeryturę, mówiąc tak w prezencie. Zdawałam sobie sprawę, że ja jeszcze psychofizycznie mogę coś dalej pracować. To już było 12 lat temu. Nie powiedziałbym. No, panie doktorze, bo tego nie będę mówić o swoim wieku, ale pojechałam zobaczyć, bo tam pracowała moja przyjaciółka z mojego roku, do Wycielicka Gracka, i pani doktor już, w pamięci, Maria Czolczarnecka, nasza przywódczyni duchowa, moja przynajmniej tak było. Przyjechałam tam po południu, przyjechałyśmy samochodem, jakiś ludzie siedzący, patrzący, czekający na coś, i doktor Czerenska, której się przedstawiłam, ona mówi: tak, dobrze, jest, proszę usiąść w tamtym gabinecie i zacząć przyjmować tych chorych. Ja otworzyłam szeroko oczy, mając okulary widziałam jeszcze lepiej. Jak to nie mam ani pieczątki, ani słuchawek swoich, nic, to nic, fartuch się dostanie pani doktor. O, na mojej pieczątce może pani przyjmować. Słuchawki są też. I tak zostałam 12 lat. To jest... I nie żałuję. Zupełnie inna praca niż taka klasyczna praca lekarza, nazwijmy to. Panie redaktorze, nie, to nie jest... Tego chorego trzeba zobaczyć najpierw. Potem go zbadać. Zobaczyć jako człowieka. Zobaczyć jako człowieka. Jest człowiek, który przychodzi. To nieładnie... Może użyłam tego słowa, ale nazwałam to, że oni przychodzą z całym swoim dobytkiem. To się tak może filmowo czy beletrystycznie nazywa czamadany. I oni wchodzą z tym wszystkim do gabinetu, dlatego że boją się tego zostawić na korytarzyku. Bo tam niby ktoś jeszcze czeka i tak dalej, ale zdarzało się niestety. Oni mają plecak, w plecaku mają często jakąś butelkę wody, coś... jakieś coś na zmianę ubrania i mają też coś do jedzenia. Także to jest. I wobec tego to trzeba akceptować. Jeżeli jesteśmy pewni, że on może, że mogą te rzeczy poczekać na niego w korytarzu, no to fajnie, ale to jakoś ustawiamy. No, taki osobisty zwyczaj mój jest taki, że staram się w 80% zawsze podać rękę. Budzi ogromne zdziwienie. Po stronie pacjentów? Tak. Że ktoś to budzi zdziwienie, wyciągnął do niej dłoń? Tak. Ja mam mnóstwo takich osobistych reakcji. Wrażeń różnych i może kiedyś to opowiem albo opiszę. Byłam w jednym ze szpitali warszawskich odwiedzić kogoś ze swoich znajomych i widzę, że na łóżku vis-a-vis tej mojej znajomej leży znajoma mi osoba, twarz. Uświadomiłam sobie, kto i co. To jest taka wędrująca, bezdomna, bardzo zresztą inteligentna kobieta. Podeszłam do niej, przywitałam się z nią serdecznie, podałam jej rękę, a ona mówi tak: i pani się nie wstydziła podać bezdomnej ręki? I to mnie, ja teraz mam ciarki, jak ja o tym mówię, ale tak jest. Nie chcę dopytywać, co pani odpowiedziała. To zostawmy w chorze, bo domyślam się, że to nie musiała być dyplomatyczna odpowiedź. Pójdźmy dalej. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Pani mówi o trudnej bardzo pracy, która daje pani dużo satysfakcji. Tak to odbieram. Od 12 lat już współpracuje pani ze Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei. Czy nie pojawia się czasami taka nutka zwątpienia, że pojawia się pan? Właśnie. To jest tak. Prawda. Ale to jest ogromny problem tych ludzi, którzy zamawiają się na tym zamkaniu. Błaszczona jest przyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconym mi Tobie. Ojca Świętego, za naszą Ojczyznę, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gasić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód.
racz nas zawsze wybawiać. Panno szalerna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem Twoim nas pojednaj, synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu synowi najwyższemu nas oddawaj. Odlyła się Danuta Zbawowa z parami przemienienia Pańskiego w siemieniu. Mów zapłać, daj Boże wszystkim modlący. Ale mieszkańców pustostanu. Za to dziękuję, że pan to napisał. Pustostany. Przejęta przez obce firmy, które oferują swoje nasiona. Tylko o tej nutce, o której czasem się pojawia. Na przykład o ziarno GMO. Trudno, tak po prostu trzeba. Taka jest moja powinność, taka jest moja rola. Że banku powiedzmy czynników rozsądnych, które są własnością obcych centrali nasiennych, obcych korporacji, a nie są wytwarzane w Polsce przez polskie instytuty nasienne. Ciągle to pytanie. Dokąd? W dzisiejszych Agrofach tak to już wszystko. Elżbieta Szczerbak, do usłyszenia. Kobiety może bardziej są reklama są. Jak zawsze dużo fanów w Mediamarkt. Przedwony tydzień najniższy cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za ekspres na kapsułki Nespresso Inicja zapłacisz 199 zł, oszczędzając 150 zł. Mediamarkt, sprawdź z lodą. Od wielu lat uczę w szkole historii. O mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów.